Cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Rawczes i następna bardzo krótka odcinka, kolejny pokaz slajdów na tym kanale. Miałem już zakończyć z takim wykonaniem odcinków, ale dużo widzów ostatnio pisało na streamie, żebym jeszcze podsumował tego hara na kalmerce, na którym wbiłem, można powiedzieć, że przez pół roku 350 level, 100% solo, tylko że z wysokim skillem i stibia coinami. Jak widzicie na ekranie, takiego hara kupiłem. W takim stanie, z takim nickiem, miałem 8 level, 124 sword z lojalką i tak się ono to prezentowało. Oczywiście chwilę później zrobiliśmy sobie namelocka, no bo jakby tak można było. No i 9 poziom gdzieś tam nam wleciał już po drodze, szukając chyba białego jelenia, z tego co pamiętam. 10 level, swam trolle, czyli mimo tego, że grałem z tibia coinami, to te swam trolle zawsze i wszędzie... No chciałem przeklnąć, bite będą. Kilka level wbiliśmy na swam trollach. Oczywiście widzowie, którzy chcą tam bić sobie z tibia coinami, albo później zobaczy, to możecie zobaczyć, jak tutaj, jaka tutaj rotacja była przedmiotów, broni, armorów i tak dalej. No bo ja akurat tutaj w ogóle nie oszczędzałem z tibia coinami. Wszystko szło w 100% na maksa, dalej swam trolle, następnie krokodyle, czyli można powiedzieć tak jak większość projektów, tak jak zawsze grałem, no to gram podobnie, nieważne od skilla, taranki wleciały na zmianę z krokodylami, cyclopolis również, patrzę tutaj ile expa zdobywaliśmy, czyli żadnego eventu tutaj nie było, cyclopolis bez żadnego steel drinka, po prostu bijemy na maksa, następnie znowu taraneczki, później wleciały karnipile, 36 level, małpiszony, no i korymy. Akurat z tym projektem Echo Zera nie było nam dane wjechać na korymy. Trochę słaby skill, a z tym skillem tutaj to naprawdę fajnie się biło. Tak patrzę, mam expanalizera włączonego, jaki tutaj miałem row, ale nie ma, ale 144k. 43 tysiące, przepraszam. Nie ma rowa, jeszcze wtedy nie miałem. 42 mamuty, później stone refinery. Jak widzicie, tutaj również bardzo fajnie. Te levele się zgadzały, szybko wbijaliśmy, a później taka nowość w projekcie Echo Zera. Bez TC nawet możemy pomarzyć, może później wbiliśmy sobie na bombisty. Zarąbista miejscówka. Cały poziom już możecie zauważyć, że na 53 poziomie chodziłem na piętro niżej i robiłem małe klaty bez większych problemów. Gdzieś tam czasem sobie bombką pomagałem, jak było więcej tych potworów, ale szło to naprawdę... bardzo fajnie. Tutaj za chwilkę zobaczycie fajnego Deep Reda. 8 hapsa z połową klaty. Prawie by była pierwsza deska, ale akurat na szczęście się udało bez tej deseczki. 59 poziom, 60. Później gdzieś tam dorywcze te ancjenty wlatywały. Oczywiście task. No i cały czas te Edron, Hero. Poziom pierwszy, później coraz częściej poziom minus 2. Na zmianę, a następnie jak wbiliśmy już ten 80 poziom, choć tutaj widzę, że 75, to bardzo odważnie biegaliśmy na tym poziomie. Minus 2 ancjenty, of course, gdzieś tam forfany również wlatywały i już później cały czas biliśmy Hero z 81 levelem. Już widzę nowe potki, elegancko. Ile tutaj mieliśmy expa na godzinę? 1,1 kk, całkiem spoko. I tak tutaj, z tego co pamięć mnie nie myli, do setnego levela biegaliśmy tutaj cały czas. Exp się zgadzał, ja tak naprawdę często nie grałem jakieś tam 40 godzin na dzień, nie tylko co mi jako tako regularnie. Zazwyczaj kiedy dzieciaki jadły śniadanie lub obiad, to wtedy stary siadał na kompa. Wtedy akurat były okresy, kiedy nie miałem w ogóle warunków do streamowania. W sumie teraz też są mniejsze warunki, ale są lepsze niż były wcześniej. No i tak wbiliśmy setny level, tutaj na tym zdjęciu ukazuje to, ilu widzów ze mną grało na tej kalmerce, czyli czyli tak naprawdę grałem sam, ale w sumie mi to w żaden sposób nie przeszkadzało, bardzo fajnie mi się tutaj grało. 101 level wbiliśmy sobie na Giant Spidery, wiadomo, task trzeba ogarnąć. 104 level robiąc dostępy na Exotic Spiderki, niestety to mi bardzo długo trwało, ja nie mam w ogóle chęci do robienia tych tasków, nie chciało mi się później Siony na Krylos. Bardzo fajna miejscówka, później znów gdzieś tam piraty. No i na tych Sionach naprawdę sporo leveli wbijałem, robiłem maksymalne klaty. Gdzieś tam przyciągałem, żeby mieć full klaty, naprawdę z tym skillem można było bić. Oczywiście Havos Blade'ik full imbu, to już było od 80 levela.
I cały czas te Siony, później poleciałem na 115 levelu na Karlin Kulty. To nie było żadne wyzwanie, nieważne czy to przy wejściu gdzieś z boku, to po prostu zwykła pamięciowa, walenie kółek i tak naprawdę wbicie w 100% bestiarki. Ja nawet widzę, że te dwa preje odpalone na expa, to sądzę, że bogato było. No i Siony sobie wróciliśmy, dalej biliśmy. Zazwyczaj zmieniałem te spoty, no bo mimo tego, że na tej Kalmerce 150 osób gra, to no często bywało tak, że były jakieś pozajmowane, ale na szczęście ekiem jest taka możliwość zmieniania tych spotów, że nie ma nudy i no i zawsze się znajdzie coś wolnego, żeby coś fajnego pobić. 131, 132, cały czas te Karlin Kulty biliśmy, aż chyba do 150 poziomu, gdzie pierwszy raz wlecieliśmy na Barclaysy i akurat nawet mniejszy level miałem, 144 level dobiłem na Barclaysach i w tym miejscu akurat się zakochałem. Takiego roła to jeszcze nigdy nie zrobiłem, pierwsza deska na kanale, pierwsza deska na tym harze. Później gdzieś tam Karlin Kulty wracałem, bo akurat Barclaysy mimo wszystko były bardzo często zajęte, choć tam jest zajebisty exp. Rekordowo chyba miałem 2,8 kaka roll, ale to już na wyższym levelu 200 coś, a waste to wiadomo 100%. Bo idealki zawsze i wszędzie muszą być bite, nieważne jakim harem, 151 Barclaysy i tutaj raczej biliśmy te Barclaysy namiętnie cały czas. Patrzę, row 1.6, to później z wyższym levelem te dipsy naprawdę fajnie wchodziły. Czasem na tej klacie w tym wcześniej nie mam nigdzie chyba SS-a. No to się dusiłem, nawet teraz miałem streama, gdzie by mnie prawie zdusiły do końca, ale na szczęście na tym spocie udało mi się biegać bardzo długo i bez żadnej deski. Później na persztach i ściachach wbijaliśmy sobie bestiarkę na pewno. Evencik, później gdzieś Karlin Kulty, patrzę sobie gdzieś tam, gdzie mam analyzer, ale raczej ja tutaj już nie ekspiłem, tutaj stricte dobiłem bestiarkę. Lava Lurkery zaliczone musiały być. Tutaj biegałem akurat tak długo, aż nie wbiłem bestiarki. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 180, później Glot Tower, bardzo fajna miejscówka, ale warto się kleić do ścian na tym levelu, bo można polec, ja poległem trochę później, za chwilkę do tego dojdziemy. Mino, Oramont, fajna bestiarka, fajne wbijanie punktów na gluty. Bestiarka przede wszystkim fajna jest, bo tutaj już mamy te od tego 150 levela ampresowanie i to naprawdę to jest game changer dla tej profesji. 184, 5, tutaj pamiętam, że długo biłem na zmianę z Barclaysami. Kolejne. 100 level, jak wbiłem, to już pamiętam, że koledzy mnie... A nie, tak, 300 level wbiłem, to pamiętam, że już miałem więcej kolegów. Niestety 202 level, widzowie na streamie mówili, dowój Warhieny. No to ja oczywiście sobie po streamie się odpaliłem, ale niestety w ogóle w imbu nie zainwestowałem. Tutaj widzicie, taka mała klata, nie wiem w jaki sposób w ogóle tutaj padłem. No ale padłem, jak no 206 i 204. Początki z hienami jest tak, że bardzo często są zajęte. Też już zaczynałem powoli atakować Medusa Tower. Tutaj akurat na takim levelu 300+, to jest fajny exp i fajny profit. Dwie wartości plus do tego 3 taski robicie, więc w moment wbijacie 100 punktów taskowych, tutaj 206, później znów wracaliśmy na te minus Oramont, bo ja akurat głosy na gluty robiłem 100% na gałązkach. Przy okazji wbijałem sobie tutaj bestiareczkę, 208, Barclaysy, Oramont. Byłem raz, w sumie nawet chyba z dwa razy na frazlach. Tak godzinkę sobie pobiegałem i akurat tutaj nie mogłem przekroczyć 1,5 kaka roła na godzinę i na Barclaysach zawsze wychodziłem, więc wychodziło mi to więcej. No i ten spocik z frazlami jest bardzo fajny, przyjemny, inny, ale hardkorowy. Łatwo się tutaj wysypać, gdzieś tam się pomulić z jakimś hotem i no jest amba czarna. Łatwo się wywalić tutaj, nie wywaliłem się, miałem prawie full boxa i utrzymałem to. Fajny spocik, szkoda, że go nie przetestowałem później przykładowo na 300 którymś levelu. Nie było okazji, ale w sumie jeszcze może będzie. 211, 12, 13. Później to weekendowe frazle, no to wiadomo, tutaj to stricte bestiarka. Później wracaliśmy sobie na hieny na zmianę. Kolejna deska, tutaj akurat możecie zauważyć, że troszeczkę z lurem przesadziłem. Troszkę dużo tych hieny szamanów. No ale tutaj, no było łatwo po prostu się wyjebać. No się wyjebałem, no i później znów
Glot Tower, no i tutaj chwila nieuwagi i wyjebka. Na szczęście chwilę później pomieściłem, no i Barclaysy. Tutaj, o, szukając chyba Walkera, dobiłem level. Katasy również bardzo polecam, jak mamy punkty. Jak są te Glut Towery, raczej War Golemy oraz Worker Golemy. Fajny proficik, fajny exp. Oczywiście jak są te minusy Amazonki, no to też jest całkiem spoko. Tylko to bardziej chyba pod bestiarkę już wtedy biegałem. Glut Bandity typowo. Bestiareczka, wejść i zapomnieć. I znowu Barclaysy później. Biliśmy namiętnie, co by innego można było bić. Patrzę, że tutaj jeszcze jest exp gain rate 300%, czyli jakiś evencik był razy dwa, no to aż żal by było nie wbijać tego, to już widzę, że już rał exp na godzinę przekraczał 2,2, czyli już więcej biliśmy tego, całkiem to fajnie wyglądało. Mimo tego, że to tutaj takie kółko się robiło, to tak jak 40-50 minut się biegało dziennie, to nawet nie nożył ten spodzik, można było biegać. Lota nie trzeba było zbierać. Jeszcze wtedy to były czasy, kiedy nie było zbieraczki w kliencie, trzeba było samemu przeklikiwać. A jak nie było lota, to po co przeklikiwać? Później właśnie War Golemy, Katasy. Też kilkukrotnie tutaj byłem. Widzę, że po 50 minutach balans 137 tysięcy na plus. Również to widzicie. Wiadomo, ja tam raczej to był projekt z Tibiacoinem, więc się nigdy nie spinałem z zbieraniem lota. Aj, tutaj inny harek się mi wbił. Później znów powrót na hieny, były wolne, to trzeba skorzystać. Tutaj właśnie o tych minotaurach, mohantach mówiłem, na katasach czasem one się też pojawiają, jak tam ludzie przegłosują, no to też warto czasem sobie tutaj wbić. Patrzę tutaj na Raul, a nie, tutaj początek, jak ciężko powiedzieć, pierwszy nasz poi, no i w sumie ostatni z widzami PLBR USA i tak dalej, zrobiony wspólnie, bardzo fajny serwisik. Tutaj pozdrawiam całą ekipę, jeśli ktoś jest jeszcze, raczej widzę, tutaj jest kilka osób, które są dalej, ale może ludzie nie z Polski, może są dalej na kanale gdzieś tam, wtedy dali suba, nie? No i Exotic Spidery, 269 level, no to trochę wysoki level, jak na tego spot, ale wiadomo, ja tutaj wbiłem tylko zrobić bestiarkę, bo w gruncie rzeczy, ja tutaj głównie skupiłem się na expie, a czarmy miałem odblokowane, no to w sumie nie najgorzej to wychodziło. Wermoby, wiadomo, to była bestiarka, dobity 275 na sałatkach również. Bestiarka, tutaj przedstawiam wam jak na kalmerce często, gdzieś tam jakieś walentynki i tak dalej, czy ktoś się po prostu zakochał, to jak ładnie dekorowali miasta, rzadko, raczej chyba jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego na europejskim serwerze. No i tutaj Asura Peleis, również bardzo długo bity spocik, na zmianę z katasami. Hienami, później akurat zobaczycie Barclaysy, to akurat już miałem Fabulous Lexy stierowany na drugi poziom. No i chyba od około 300 poziomu latałem właśnie na Asura Peleisie. Bardzo fajny spot, top exp, ale łatwo się wyrąbać, łatwo, chwila nieuwagi, jak za dużo ich jest w koło. Tak, no kąsają, ale na szczęście się udało nie wyjebać. I tutaj 300 poziom, już akurat skoro widzów, kilku widzów, pozdrawiam panów, już tam gdzieś też sobie pykało na kalmerce for fun, mały team handzik mógłby być, jakbyśmy wszyscy wbijali levele. No i później Meduza Tower i Asura Peleis na zmianę, zależnie co było wolne, o dziwo Asura Peleis, nie wiem, no to może chyba rzadko kiedy w ogóle była zajęta, tutaj na kalmerce bardzo często ktoś biegał, 310, 11, cały czas bite. Później miałem wkręta właśnie w Meduza Tower i na Meduza Tower, mimo tego, że tutaj dobijałem większość tych leveli, to na Meduza Tower, to wam powiem, że do 350 levela prawie w 100% dobiłem Gorgę, tego bossa śmiesznego, więc taki plus tego spota, ale tak jak mówiłem wcześniej, fajny XP, fajny lot, choć tutaj row jest jakiś 1,9, ale ja pamiętam, że chyba jak tak się spinałem, to było 2,3 karoła na godzinę. Coś takiego. Nasza pierwsza inkwizycja. Golden Bootsy. Tyle serwisów zrobiłem na domorze z ludźmi, a ani razu nie zleciliśmy, a tutaj też na farcie wbiliśmy. No i
Golden buty, fajna pamiątka. Anihilator, no i wiadomo, Meduza Tower, tak jak mówiłem wcześniej, namiętnie bita, gdzieś tutaj szukam sobie profitu, ale nie, powyłączane miałem niestety. Powyłączane miałem niestety, ale tutaj widzę, że row 2,2. Dosłowny, że mniej więcej tyle wbijałem. Asura Palace. Duza Tower. Asura Palace. I tak do 350 poziomu. Tutaj pamiętam na streamie córka mi wbiegła na po kąpieli. Nie wiem, czy są ludzie, którzy pamiętali tą sytuację. Ja odbiegłem ją zasłonić. No i 44 hapsa, prawie decha. W ostatnim momencie wleciała potrawka. 349 i 350 level. I widzowie, tak prezentowało się wbijanie tego levela. Myślałem, że się wyrobię w 10 minut, a widzę, że nabijałem prawie 20 minut. Może kiedyś wrócimy do tego Hara. W tego Hara tak naprawdę może nie tyle zainwestowałem, ale ta postać mi się tak podoba. To jest taki czołg, że na pewno go nigdy nie wystawię na bazar. Niech sobie leży. Może kiedyś na Kalmerkę wrócimy. Może kiedyś Chipsów tak ogarnie te północnoamerykańskie serwery, że będziemy mogli sobie gdzieś tam wspólnie popykać, bo akurat ten Ek jest pro. Niech sobie siedzi. Może kiedyś znowu chętka wróci to na streamach, będziemy wbijać kolejne levele powyżej 350 levela nie solo. Zobaczymy. Napiszcie, co byście o tym sądzili, jakbyśmy kiedyś grali. Wiadomo, jak na razie jest wkręta Night Solo na europejskim świecie. Także drodzy widzowie, dziękuję dzisiaj za uwagę. Trzymajcie się, życzę wam miłej niedzieli. Na razie, pa, pa, pa. Yo! Thank you.